Paweł, ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, nie? Bo słyszałem, że zbierasz na mnie brudy. Co zbieram? Że zbierasz na mnie brudy. No brudy to są w śmietniku, nie? No ale zbierasz na mnie brudy, tak słyszałem. No, czy jesteś w stanie... Nie wiem skąd masz takie wiadomości. Nie wiem skąd? Nie wiesz skąd? Nie. Ogólnie rzecz biorąc, czy jesteś w stanie się przyznać do tego, że wykorzystujesz 16-letniego chłopaka, ułewkę, do tego, żeby przyniósł ci brudy na moją osobę? Nie, dlaczego tak sądzisz, że ja go wykorzystuję? No sądzę tak dlatego, ponieważ wiem, że namawiałeś go do tego, że ma dostarczyć ci brudy na mnie, a ty wesprzesz go, Łukasiusza, żeby dostał walkę na Prime MMA. Nie, pierwszy słyszę coś takiego. Znam tego chłopaka, bo często przychodził na gale Prime i tak dalej i mówi, że się przyjaźniliście. Okej, okay, czyli nie prosiłeś go o brudy? Nie. Bardzo proszę, Kiju, o to, żebyś odebrał ode mnie film na airdropie, bo mam fajne nagranie. Audio, wideo? Audio, wideo. Audio, wideo. No i Pawełku, teraz właśnie powiem ci tak, specjalnie na pierwszej konfie bluzgałem, na drugiej części odpierdalaliśmy tak, żeby cały czat pisał Jóźwiak szef, żeby teraz pokazać, jakim jesteś, kurwa, jebanym kłamcą i oszustem i śliskim typem, który prosił Łewkę o to, mojego sąsiada, który przyszedł do mnie, powiedział mi wszystko, że prosiłeś go o brudy na mnie, że chciałeś dać mu walkę w Prime'ie. Nie. Mam nagranie audio... Ja nikogo nie prosiłem, przed sam pierwszy i narzekał, jak go bardzo skrzywdziłeś i opowiadał mi o tym. Pawełku, nie, nie, nie. Mamy w ogóle nagrania, jak sam do niego dzwonię. Dobry panie Pawle, jest taka sytuacja, że ja jutro nie mogę przyjechać, bo ja jestem chory, teraz mi gardło strasznie boli i mama mnie nie puści i spotkamy się przed konfą na fejmie jakoś. No dobra, dobra, porządku, no. Ale wszystko aktualne. Tak, tak, jest wszystko aktualne, na spokojnie, wszystko panu, jakieś brudy na bokzele panu dam, bez problemu. No, wiem, chciał się z tą wcześniej spotkać, jak to coś wymyślił. Wcześniej się spotkać z 16-latkiem. Dobra. Kurwa, ty debilu! No, z 16-latkiem, chcesz się spotkać, żeby dał ci brudy? Pierdolę cię! Ja go prosiłem, ja to sam pierwszy mówi i narzekał na ciebie. Narzekał na ciebie, kolego. No. Narzekał? Prosił o ochronę, tak. Kacper, wyjdź do Majka. No i co, panie Pawle, teraz? I co teraz? Panie, fajnie, żeście to ułożyli. Ale przychodzisz do mnie o pomoc i takie gadanie. Teraz już dwie szmaty na panelu leżą. Ale widzisz, jakim ty jesteś kłamcą? Nie chciałeś się do tego przyznać. Nie, przyznałem się, ja cały czas potwierdzam. Paweł, nie przyznałeś cały się, czas... kurwa, nie przyznałeś posłuchaj, się, stary. Ja go nie prosiłem. Paweł, sam ale do mnie powiedziałeś, że nie ciebie, było takiej sytuacji. Przychodził na konferencję Prime, jak bardzo go ale skrzydziłeś. Wiesz, co jest fajne? Ja wam powiem, podam wam taki przykład takich socjotechnik, bo w ogóle błędem jest to, że prowadzący troszkę na ciebie naciskali. Błędem jest to, że widownia cię wyzywa, bo tłum idzie zawsze za osobą, która jest sama. Zobaczymy. Poczekaj, daj mi dokończyć, bo zróbmy kulturkę, stary. Ja już nie mam zamiaru też wypierdalać, nie wiem, jakieś tony wulgaryzmu w twoją stronę. Zawsze jest tak, że tłum idzie za tą jedną osobą, która jest mocno przygotowana, bo jesteś dobrze przygotowany do tych konferencji, ale prawda jest taka, że jesteś śliską kurwą i to jest, stary, prawda. To jest twoje i wiesz zdanie, o tym dobrze, zdanie. Wiesz o tym dobrze, Paweł, że jesteś śliski, jesteś kłamliwy, okłamałeś całą Polskę. Czym okłamałeś? Całą Polską okłamałeś? Okłamujesz ze wszystkim, stary, z tym, jaką... To jest twoje zdanie. Na afterze wbiłeś, wbiłeś na after party Fame 10, Byłem na żadnym after party Fame 10. Byłeś znajomym Asi, żony Rafała, naszego prezesa. Dostałeś zaproszenie. Dostałeś zaproszenie od rodziny tak naprawdę do naszego domu. Wbiłeś jak lis, stary. Prosiłeś zawodników na after party o kontakt, żeby zaangażować ich do Prime'u. Nikogo nie prosiłem. Paweł, prosiłeś, bo nawet Jabczan... Zaraz wyślę jeszcze do Kija, albo nie. Na moim IRL-u, na Twitch TV Boxdel pokażę wam jeszcze parę ciekawych rzeczy. Jak do Jabczana pisałeś na privie, jak pisałeś do wielu zawodników. Słuchaj, ty jesteś kłamliwym cwaniaczkiem, starym typem, który tylko przeszkadza, jak ja mówię. Wiadomo, że ten monolog jest długi, więc sorry, bo też dostaniesz prawo wypowiedzi. Może już, kurwa, jutro, bo mam kolejne rzeczy, które... No jutro też dostaniesz po piździe.
na face-to-face, a w sam piątek wyjaśniam cię totalnie i dziękuję, Kacper, za to, że... Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, nie, że nie wiem, co pan Paweł myślał, że ja sprzedam jakieś brudy na ziomka, który mi pomógł zaistnieć jakkolwiek w internecie, więc ma pan 50 lat, niech pan zejdzie po prostu na ziemię. Do mnie mówiłeś inne rzeczy i prosiłeś o pomoc i tak ja dalej. Powiem tak, jedno, ja powiem jedno, Słuchajcie, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Kacper w ogóle wcisnął ci kit, że jestem osobą biseksualną. To słyszałem, że... To na rozmowie z Kacprem słyszałem, że zaświeciły ci się oczy, kurwa, że chciałeś wyjebać z tym, że jestem biseksualny. I powiem ci szczerze, jak na ciebie patrzę, to tak, jestem, bo chętnie bym cię już wyruchał w piątek. No, to żebyś się nie zdziwił, Trzymajcie się. Pamiętaj...